I teraz Hubert jest częstym gościem tutaj w naszych Śląskach, Katowic, bo mogę ci kolejny film. Jakim rodzajem aktywności jest dla ciebie właśnie kręcenie? Jak do tego podchodzisz? Co to jest? Posłuchaj, ja kiedyś byłem, muszę państwu powiedzieć taką dłuższą historię, ale przyszliście, to posłuchacie. Kiedyś z Krzyśkiem Śliwką poetą, tak? Ale też scenarzystą. Tak. Kręcono nas taki program z łódzkiej filmówki pod tytułem Passion to Market. I myśmy potem nazwali ten program Passion to Wydymanie Scenarzystów. Bo oni dostali chyba 300 tysięcy złotych po to, żeby pitchingować po całej Europie i sobie jeździć, a myśmy siedzieli i pisali ten scenariusz. Bo oni doszli do wniosku, że jeździ tylko producent, reżyser, scenarzyści są niepotrzebni i są za drodzy. Jedyna rzecz, jaką nam zaoferowano, to pobyt w Międzygórzu, w Kotlinie Kłodzkiej, bez jedzenia, tylko samym norweskim reżyserem, który biegał po lesie i w ogóle nie wiedział, o co chodzi. To mu wódki dali dużo. I zwrot kosztów podróży na terytorium Polski. Więc jak ja wjechałem samochodem z Austrii do Międzylesia, do Międzygórza jest 12 km, to mi tam 4 zł oddali, a Śliwka przyjechał tym metrem takim, czyli tym pociągiem żółtym z Wrocławia za Dychę. To tyle nam oddali. No i potem nic z tego nie wyszło oczywiście. Ja się pewnego dnia wkurzyłem, mówię, kurno, to co sam film nakręcił jakiś. No. I postanowiłem, że na starość jeszcze sobie następne studia zrobię i się tu zapisałem do tego. Na wydział radia i telewizji. W nadziei, że spotkam ciekawych ludzi, kilku wariatów, którzy będą chcieli coś zrobić. No tak się stało, że spotkałem. Grupa była bez budżetu i tak się nazywała. A że znam kilka osób i wysłałem im scenariusz i zapytałem, czy chcieliby za darmo wziąć udział w takim przedsięwzięciu. To właściwie wszyscy odpowiedzieli, że tak. I tak żeśmy nakręcili tego Zenona, który jest moim zdaniem na 3+, ale okej, kręci się, no. A teraz skończyłem zdjęcia 6 stycznia, lutego, przepraszam, w Zabrzu. I to jest już nie, bo to jest dokument, tak, czy parę dokumentów, ten Zenon, o takim nieistniejącym bankowym języku, a chociaż wszyscy opowiadają, że był. Inspiracją właściwie był dla mnie Zelik z Młodego Elena, tylko że Zelik pokazywał twarz, a Zenon zawsze tyłem występował nawet w przedszkolu, pozując do zdjęć. No i ja myślę, że... Ale to żadna prawda. No. Na ludzi działają obrazy bardziej niż pisanie, ale to można, wiesz, to już widz twarz wiedział.